Siema, ja jestem Michalele, ze mną jest Justyna, znana jako Msieku. Hejka. Witam was w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy. Ależ miałem tutaj zawirowania, żeby nie powiedzieć Hogwarts Legends, po tym jak graliśmy dużo w Quidditcha. Tak. To... Zapraszam, żebyście sobie nadrobili serię, jeżeli nie widzieliście, bo gra się bardzo przyjemnie. Pełno olbrzymu widać. Dobra, najpierw zacznijmy sobie może od tej zagadki, bo w tamtym odcinku... Tutaj w skończyliśmy tym miejscu. Tak, no? Więc w sumie zacznijmy ją robić. Dobra, czyli tak, 9 i mamy jednorożca. A nie pierwsze? No dobra, możemy pierwsze, chyba. Jasne. Czyli mamy tak, 12 i pająka. Pająk będzie... Czekaj, bo tak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pająk do 9, jest 8, okay. Tak? Czyli 12 minus 8 to jest 4, czyli... Nie, 22 minus 12 minus 8. Aha, bo tam było jeszcze... No okej, okay, czyli 10 minus 4 to będzie 6. Czyli dobra. Będzie ta trzygłowa hydra chyba. Czy nie? To coś. Taka jaszczurka. Jaszczurka. Okej. Okay. To może sobie to przełączyć od razu, jasne. Nie to, to też nie. O, właśnie okay. To. Dobra, i tutaj mamy tak. 9. O matko, co to jest? To jest ten klesz. To jest to 9, 8, 7? Okej. Okay. 7, a jednorożec ile ma punktów? 1. No czyli to będzie też 1. No na to wychodzi, że to też jednorożec. Bo głupota, ale nie wiem, no sprawdźmy. No bo tak wychodzi, no tam może było... źle ci podałam. No, no tak. Dobra, zobaczymy zaraz. I uwaga. Uuu. O, źle, to musisz przeliczyć, który to ma. Oh, oh no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej, to ma 7. 9 jednorożec minus ma 7, 1. To 2, 2 minus 1, 1. Okej, może tego chyba pająka źle zrobiliśmy? Coś to zrobiliśmy. Przelicz jeszcze raz, który pająk ma. Pająk jest 8. 22 okay. Minus 12. Minus 12 minus to 8. Jest 10, to jest 2. Okej, okay. Czyli taki... to jest ten kozioł. Jak ty to zrobiłeś? Ja tak mi coś chodziło, że chyba jest coś nie tak, ale tak sprawdziłam, że... coś wiesz, tu jeden w pamięci, tam pomnożone, podzielone i ja wyszło. Matko. Tam ktoś stał i jakby... się wystraszyłam. Okej, okay. Zaraz, co my tu mamy? Uuu, dobra, najpierw coś kulturalnie tak podłapać. To pomieszczenie w ogóle wygląda mi jak to pomieszczenie, gdzie było to lustro pragnienia trzymane. Takie mam skojarzenie, no, to zupełnie inaczej wygląda, ale po no, prostu mi się kojarzy. A ty nawet... przez tą ramkę tutaj. Nie wiem nawet nie czy... No zobaczmy co za... Co? 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 Aha, ten obraz, zobacz, bo na obrazie jest mężczyzna całuje kobietę w rękę, a to jest ta kobieta z tymi wężami. O matko, na portret... głowie. Gorgony. Gorgona, o! Obraz olejny, pięknej Gorgony i jej zalotnika, który przezornie odwraca oczy, gdy całuje ją w rękę. Mówi się, że malarz przypadkowo spojrzał w oczy swojej modelki i służy teraz za kamienny posąg w greckim ogrodzie. No i to ma sens, że klikniesz i cię zamienia tutaj w posąg. Ale dziwno. Dobra, jeszcze raz. Ale dziwnie, ja chcę jeszcze raz. A się przewraca jak Neville w filmie. No. Nie, nie dobra, pozwolę. Ja już nie chcę, ja już nie chcę, już uciekam stąd. Dobra, no to co, lecimy chyba do misji. Tutaj mam... Co? Coś tutaj mamy. Coś tu się... O. Tutaj? Przy tym trollu chyba. Nie. No może zupełnie w innym miejscu być, nie? A czy mamy płynne szczęście może? Byśmy sobie zażyli i byśmy widzieli takie rzeczy z daleka. Co ty? Nie, nie mamy. Trzeba je uważać dopiero. Bo jest byłoby pod to... X-em. Nie, nie. Byłoby pod X-em. No dobra. To możemy iść dalej. To jakaś w ogóle jest sala tutaj z użyciem chyba Depulso. Jak dobrze kojarzę. O, tutaj tuż... coraz głośniej. O, o. Co? Przed nami tu jakby. Tu jest, widzę. O. A nie byliśmy tu? Właśnie. Coś musiało nam się nie zapisać? A to jest zwykła strona, a nie wiem. Ej. Okej, coś nam się tutaj chyba nie zapisało jakoś mocno. Ale wiesz, to są tylko strony z przewodnika.
Ja myślę, że chyba tu nie byliśmy. Byliśmy, bo te strony byłyby opisane. Wydaje mi się, że może jakąś aktualizację zrobili. To na pewno otwieraliśmy. Tak, i zobacz, one nawet nie są do przeczytania. Tak. Coś tu musiało się w grze zadziać, że nam te kartki od nowa pokazuje. Albo jakiś bug był w grze. Nie mam pojęcia. Ale dostaliśmy za to expa. O, co zrobią zbroje? Zrobię coś? Bolesne stęknięcie. O tak. Okej, okay, to jeszcze nie jest to scena. Ja tak to walki. Było no idź, Harry. Tak jak w podstawówce. Nieważne kto zaczął. Trzeba się pogodzić, podać sobie rękę. Co to jest? Interakcja. A byliśmy. Tu. Tak, jest otwarta. A, szkoda. A czy mamy może kłódkę odblokowaną na drugą stronę? Umiemy takie rzeczy zrobić? Umiemy! Tak. Co to było? Tam obok coś wyskoczyło mi. Nie jestem pewien, ale to mógł być skrzat domowy. O, gdzie jest? Mam to. O nie, mamy też pada rozładowanego. Trzeba zrobić przerwę i podładować go. Ale może da radę jeszcze ten odcinek. Dobra, jakie to było mieć? Trzeba mieć... Lewioso. Ciężkie życie. No, szybko. Dobra, tych stron akurat na pewno się nie czytało, więc tu jest wszystko w porządku. Okej. Chyba już to widziałem na mapie. Irytuje to, że to od nowa są te kartki do pozbierania. Tak, bo... Coś może, nie wiem, przy aktualizacji z mistrzostwami to dali? Ciężko mi powiedzieć, dlaczego to się tak zepsuło. Dobra, już blisko jesteśmy w sumie tego. Hogwart nocą, to wszyscy śpią. Właśnie powinien być dzień przecież. Powinien być dzień, ale chyba przeczekaliśmy jak się ranek robił i nam cofnęło znowu do nocy. To po prawej stronie masz przejście, to tak, które... Ej, ale zobacz, tam wygląda jakby było coś ukryte. Tak jest bluszcz na tym ścianie. Gdzie? Co? Widzisz? Oj, faktycznie. Nie ma takiego przejścia? Może jakoś później się odblokuje, a może nie ma, ale faktycznie. Podejrzanie to wygląda. No, nawet tak. Ci powiem, że tak. Tędy. Tak, tędy. To ładowanie w drzwiach, jak zwykle. Na górę. A nie, przepraszam, tutaj. To była w ogóle misja, z którą Trzęsi Pufek nam dawał. Dla mnie to już legendarna postać. I Depulso musimy na to użyć. No tak. Dobra, i co ty tutaj zbudowałaś, koleżanko? O ma. Za ukrytą komnatę. O. No dobra, no to co, chyba wchodzimy? Pewnie. This must be the entrance to the Hall of Haradin. Dobra. Wygląda jak jakieś lochy. Nie ma tu żadnych karteczek, nic. Pusto stan póki co jest. Absolutnie. No dobra, to lećmy do przodu, jak tu nic nie ma. Oh. Jest jakaś zabawa z klockami. To chyba musisz przepchnąć do przodu. Ale chyba przepchnąć tylko po tym świetle, widzisz? Chyba tylko po świecących kaflach do przodu musisz to przepchnąć. Czy ja tutaj co... A to? Zobacz. Co to jest? A switch resets everything. Aha, to resetuje, no okej. Okay. Czyli to przepchnij sobie. Przepchnąć? Tak, że pociągnąć. Nie, to jest wszystko do depulsa robienia. Dobra, czyli na początek kulturalnie prosta rzecz. No, póki co nam mechaniki właśnie pokaże, co i jak tutaj się robi. Tam nic z tyłu nie było. A, było! Zresetuj, proszę. Czemu? Mogę? Na moment? A co to według ciebie da? O, dobra. Nie. Potrzebuję tutaj zeskoczyć. Spokojnie. Przejść tutaj. Coś tutaj dopatrzyłem. Tutaj w tę stronę. O, myślisz? Oczywiście. No way. Pytanie, czy mamy miejsce w kieszeniach, czy oczywiście... O, mamy. Ale nieźle. No to git. I teraz mogę to przepchnąć. A nie, muszę to zresetować. Nice. Tutaj użyć depulso i zaraz z powrotem tam wskoczymy. Fajne.
No dobrze, że się odwróciłeś, bo tak to byśmy to ominęli. Ej, wiesz, czy mi się to kojarzy? Z Harrym Potterem, tą wersją na komputer, którą graliśmy. Czy to z więzienia Azkabanu? Tam u góry coś jest. Może w to depulsa rzucić? A może Confringo? Bo to w sumie jest podpalone. A nie, dobra, to jest jakaś zwykła latarnia, tak. Nieważne. Tam też ta gra polegała na tym, że przechodziliśmy przez takie próby jakby cały czas. Czy to w Komnacie Tajemnic właśnie? Ja bym to teraz przyciągnęła. Okej, spróbujmy. A zrobię sobie tak. Chociaż wydaje mi się, że tutaj tylko... O! To nieźle go zmiażdżyło. To chyba Akio, nie, Justynko. Co to było? Ewentualnie staj na dole i użyj Akio. Aż mi się dobrze zrobiło, słuchajcie. O matko. Już się bałem. Tak śmierć wygląda? Jezus. Ej, aż mnie zmiotło z planszy. Co ja mam teraz tutaj zrobić? Wiesz co, podejdź może do tej ściany i dopiero matko. Tego... Matko. Chociaż nie, dobra. Najpierw wejdź na górę. Na górę. Na górę? Wejdź na górę, proszę. Ale czy ja to mogę przyciągnąć zawsze? Mogę, dobra, okej. Okay. Dobra, to po prostu... Tylko teraz nie używaj. Ale możesz wskoczyć na to. No słuchajcie, teraz bym przyciągnęła, to już myślę, że to już by było koniec. No, okay. No ja bym teraz na to skoczyła po prostu. Nie, tu. Czyli musisz stanąć i... I co? No, tutaj zrobić Akio. No nie, nie mogę tak. No możesz, możesz. No, czy... Teraz sobie wskocz na to, wskocz. Na spokojnie. I co, to na przykład? Tak. I teraz pytanie, czy możesz się przyciągnąć stojąc na tym do czegoś? Jest co, teraz bym to zresetowała? No to nie ma sensu. Jak to... A, zaprawiam wiem, mnie, ja mam pomysł. Się po prostu przyciągnąć, okej. Okay. No ale to resetuje, a nie przyciągniecie w tamte miejsce. Skoro to Akio można. Działa... Akio. To zobacz, i tu teraz można to wskoczyć. Okay. To mogę się teraz przepchnąć. Nie w tą stronę, Matko Święta. No nie. Dobrze, znowu że nas zmiażdżyło. Dobra. Jeszcze raz. Akio, nie pomylić teraz klawiszy. Depulso, puść to w tam. Nie, chcę w tą stronę. Widzisz tam skrzynkę? No, widzisz. Tylko... Tutaj tak może zabijesz. Całość przyciągnąć. I tutaj depulso. O! Nie przepchnie tego depulsa tutaj. Nie no, musimy tą skrzynkę zebrać. Nie ma opcji. Ewentualnie jakbyśmy się teraz przepchnęli w tamtą stronę. Ale jak... No bo potrzebujemy tam no się tak, dostać. No tak, na pewno jest opcja, że możesz przepchnąć jednego. Tam jakby wyżej dało się też wejść. No, mogę to pociągnąć całość. Proszę bardzo. Ale to wszystkie tam przelecą. A, chyba wiem. Teraz depulso i potem Akio. Ale poczekaj, bo depulso... Jeszcze raz bym depulso użył, tylko na sam górny klocek. Zobacz. Przepchniemy górny klocek. Depulso. Aha, nie mogę tylko górnego. To trochę komplikuje rzeczy. Bo tu... No to nic z tym nie zrobimy, tak to. 2 hours later. Okej, chyba to mamy. Trzeba tak. To przeciągnąć sobie tutaj. To tutaj, tak. Nie wiem, chwilę nad tym nam zeszło. Teraz tak. Nie wolno wpaść na to na pewno. To możemy sobie przepchnąć. O. Stąd trzeba wypchnąć klocki, proszę bardzo. Przepchnąć do przodu. I tutaj je ściągnąć z powrotem. I przepchnąć te pulso. Teraz, tutaj klocka, proszę bardzo, odciągamy, pyk, pyk i zostało nam, tutaj o, przeciągnięcie i tu można wskoczyć. Nice. Oby tu jakieś dobre skarby były teraz. Pewnie jakieś okulary. O nie. Skórzany kaszkiet, no. Dobra, i teraz można sobie już to przeciągnąć wszystko z powrotem tam. Dobra. Cyk, cyk. Dobry kaszkiecik też jest dobry. No. Oddaję tutaj. Justynie pada. O, powiem wam, że kurde, mocna zagadka.
dużo trudniejsza od tej pierwszej, co była. Wpadłam. No to jeszcze chyba przed nami nas czekają jakieś, więc... No jeszcze chyba, z tego co widzę, to jeden pokój. Bo teraz zbierzemy skrzynię, to będzie 2 na 3. Nie spodziewałem się, szczerze. O, ubiór cały zbieramy tej postaci. Okej, to jest ostatnia zagadka. Tak. Bałem się, że to będzie ruchome cały czas. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy przejście dalej. Czy mamy gdzieś skrzynię jakąś dodatkową? Nie, no tam u góry to nie, no tam na pewno nie. A skąd wiesz? No bo nie mamy zaklęcia, żeby do góry wypchnąć te klocki. To równie dobrze nie ma skrzyni w takim razie. No może tak być, że nie ma. Okej, okay, przeskocz tutaj na drugą stronę. Co ja mogę tu przepchnąć? No, możesz tylko depulso użyć póki co. No ale tam musisz wskoczyć w tamtą szparę taką. I tutaj depulso użyć. Tutaj tylko dopiero. Ewentualnie chyba można było to inaczej zrobić. Więc nie jestem pewien. A co mamy poniżej? Czy tutaj coś... Nie, poniżej to tylko spadasz, a tutaj z powrotem wchodzisz po schodkach. Okej, okay, czyli tu będzie trzeba przeskakiwać prawdopodobnie z... Ja bym najpierw tu chciała chyba wskoczyć. W sumie to tam chyba zrobiła Akio. Tutaj też chyba Akio zrobić, do tej ściany po lewej stronie. No możliwe, jest taka opcja. I wtedy przeskoczymy tam. Tak. Jak tu wejdziemy na to, no. Teraz powinniśmy wejść tam. Albo... To użyj depulso na tym. Zejdź z tego i użyj depulso w kierunku tego znicza resetującego. A ja chyba zauważyłem skrzynię. Oj, tu trzeba skoczyć. Tam? No. Nie ma opcji. Ja wiem, że na pewno to jest podwójne, że trzeba najpierw, tak myślę, skoczyć tam. I jak tu będziemy, to wtedy to... Jak to się mówi? Czekaj, zrobię to tak. Trochę po swojemu. Ej, Akio. Tak. Super. Fajny pomysł. A mogę jeszcze jedną rzecz tylko zobaczyć, zanim tam skoczysz i pójdziesz dalej? No. Czy tutaj nie ma skrzyni? Gdzie? Ja przepraszam. Jest. O! Dobrze mówiłam, że będzie na górze. Poczekaj, to zresetujmy to na razie. W sumie tutaj. I teraz pytanie, czy to tak zadziała łatwo, żeby to Akio przyciągnąć. Tutaj kolejne Akio. Akio? A to się tu nie zmieści. Okej, okay, widzisz, jaki jest problem, że to musi od tej drugiej strony wejść. Tak. Ale jakby to miało tam wejść? Dobra, daj. Dobra, daję tobie. Nie. Chyba, że tutaj odpuścimy tą jedną skrzynię. O nie. Akurat stałaś w miejscu, gdzie to się resetuje. Nie w tę stronę, nie w tę stronę. No właśnie, chyba. Ja bym to jeszcze zrobiła tak, że tu przyciągnąć. No to miałeś dobry pomysł, tutaj popchnąć to. Nie. Tak, popchnąć, tą popychałaś. Tak, okej, okay, dobra. Tam przepchnąć i potem tam pociągnąć. Teraz to tu. I ja bym to zrobiła o tamtej strony po prostu. No dobra. Chyba, ale nie jestem pewna. I tu jak na to wskoczysz, to co teraz dalej? Teraz to bym wyzerowała. I teraz tak, potrzeba tam. Mhm. A to masz inną perspektywę. No możesz to przyciągnąć jedynie stąd. Dobra. A teraz też możesz Akio użyć. Tu? Nie. Nie, na tym boku. Ale bok nam nic nie dał, no? No, tutaj przejdziesz tylko dalej. No właśnie. Mhm. Więc to nam właśnie nie... A, da nam chyba. Bo ja myślałam, żeby to tutaj przez to przepchnąć. Chyba mam pomysł. Okej. Okay. Być może głupi, zaraz zobaczymy. Ja też myślałam, że może z tamtego wyzerować i to potem... To przyciągnąć. Dobra. O nie, nie, czy ja się... Mam nadzieję, że przeżyję. Przeżyłem, dobra, nawet mi się nic nie stało. Teraz to przeciągnąć. Przepchnąć teraz tutaj. Nie przepchniesz. No to tutaj przeciągnę w takim razie. Patrz, tu i teraz to można przeciągnąć na drugą stronę. A, tak, 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 tak. I tak, tutaj tak, wskoczyć z powrotem. Nice.
Czyli jednak po coś było to zejście w dół. Tylko żeby teraz się nie uderzyć tym. Uwaga. Jest. Zapraszam. No idealnie. I można tutaj depulsa użyć. Hop. Elegancko. Dobra, skrzynię już mamy. Teraz pytanie, jak się dostać... Opończa ze szczotkowanej wełny. Pytanie, co dalej? Tu... A mogę to w sumie jeszcze bliżej tu wepchnąć? Nie, to już bliżej nie da rady. To jest chyba tylko do zresetowania. Bo nie wydaje mi się, żebyśmy jakoś inaczej tam przeszli. Dobra. Daję tutaj tobie. Zdecydujesz, czy to się resetuje, czy nie. No chyba tak. O, ja nie wiem. No tak. Dobra. No, zresetujmy to. Czyli teraz jeszcze raz, jak to miało być? Czyli to... Tu przyciągnąć. Tak. Teraz to wypchnąć. Teraz to szybko wejść na górę. Mhm. Tutaj to przeciągnąć do siebie. Teraz wyzerować. No, okej. Okay. Teraz to pociągnąć. Tutaj też. O. O, i tu trzeba tylko przeskoczyć to. Teraz pytanie. No chyba tak, skaczemy tak. Teraz. O. Nice. Elegancko. Dobra, ta trzecia była łatwiejsza w sumie. Seems okay. I was a match for Herodiana Burnoff. And this must be the last piece of Herodiana's ensemble. I co? Sprawdzamy ten strój od razu? No chyba tak. Patrzę, coś jeszcze jest, chyba nie ma nic. Wchodzimy. O ty, pajak zionie. Jak smok. Cie, tak to jest, jak się pali na korytarzu. Nie palcie. To co? Awada kedavra! Okej. Ale nie. Możemy wrócić do... Sofronii. Tu dalej... No, musimy już... Słychać kartkę i to tak głośno. Ach. Ale to jest wiele pięter, to może być też na górze. Czy tu możemy wejść? Nie. Nie, tutaj drugi poziom. A tu kartka jakaś? Nie. Czyli widzicie, tą kartkę na przykład nam zapisało. No dobra, porozmawiajmy z nią i przebierzemy się. Co to tam się świeciło? Coś nie. Tam była skrzynia, którą ostatnio chyba widzieliśmy. Tak, w poprzednim odcinku, jak się nie mylę, była zbierana. Pamiętam tę melodię. Trochę jak w szkole muzycznej. O, trochę tak. W ogóle tak sobie teraz myślę, że z jednej strony szkoda, że do Hogwarts Legacy pierwotnie nie był Quidditch dodany, ale patrząc na to, że w sumie fajnie rozbudowany jest w Harrym Potterze. Tak, to bardzo dobrze, tak szczerze to mówiąc. To może nawet i lepiej. Też tak uważam. Chociaż, wiesz, w zasadzie dla nas, jako użytkowników, fajnie byłoby w jednej cenie, prawda? No bo wtedy byłoby po prostu pewnie taniej. Pewnie tak, ale myślę, że byłyby to też okrojone wersje tego, no wtedy. Tak. Albo ta gra byłaby giga droga. O, albo. Cóż, teraz gry na PlayStation 5 czasem 300 zł kosztują. No właśnie, to ile mogłoby być? 400? No. 400 raczej nikt by nie kupił. Nie, to już by nie kupowali ludzie. Za opłat! O, właśnie, propos ceny gier. Mogłaś go znaleźć sama? No tak. Behold. Chyba odda na mnie. Oh, how grand! You look as majestic as Herodiana herself. The greatest depulso master of all time. Teraz to my jesteśmy Master Depulso. Okay. Jak to drugą? A no dobra, pierwszą pewnie jest ta... Herodiana. Herodiana. Dobra, i mogę na moment? Dobra, chciałbym nas tylko kotka tutaj pokłaszczmy. Podobno przebrać. Niego skaliśmy. O, takie fajne. Tygryskowaty. No, takie te pręgi ma fajne. No. Dobra. Jak zamiałczał jeszcze. W ogóle cały czas jak widzę koty teraz, to przypomina mi się ten mem z... Buongiorno kotem. Tak. Bo buongiorno. Buongiorno. Jak uda mi się, to wam wkleję, o który chodzi. Chyba, że go nie znajdę teraz. Tak. Dobra, i teraz tak. To na pewno była opończa. A tak, bo ostatnio mieliśmy lekcję włoskiego. Taką szybką. No, taką... Szybko to dobrze powiedziane. To jest ta opończa Herodiany. Fajne. Co tam było jeszcze? Na pewno czapka była Herodiany. Ona jest tutaj? Nie. To jest zaklęć.
To jest kaszkiet, okej. Okay. O, fajny kaszkiet. I jaki był trzeci strój Herodiany, który dostaliśmy? Nie był to z Azkabanu, zakręć nie. Regala też nie. O, to jest. Ubiór. Hej, o, to nie. Wiesz, możemy trochę pochodzić. Dobra, do końca odcinka możemy tak pochodzić, ale raczej się przebierzemy. Trochę wyglądamy jak ze Shreka chyba? Ze Shreka? Ten książulo? Tak, tak trochę jakoś tak. Blond włosów brakuje nam. Nie no, książulo to chodzi kebaby sprawdza. Nie. Ej, wyglądamy jak Robin Hood, tylko taki niebieski. O! Dobra, sprawdźmy, co tam możemy za następną misję jakąś zacząć. Ten, co śpiewał, słuchajcie, w Shreku. Co Fiona go skasowała. Też możesz wkleić. Dosłownie tak wygląda. No, musisz mi wysłać, który, bo nie kojarzę teraz. Okay. Nie potrafię sobie przypomnieć. Dosłownie tak wygląda. Dobra, to zróbmy sobie to i zlokalizuję od razu na mapie może. Czy jest to bardzo daleko, czy blisko? O, to w Hogwarcie się mieści. No to mogę przejść w sumie. No, przejść, to może coś znajdziemy nowego. No. Revelio. Jakiś Revelio cały czas. Dobra, to bym chciała, okej. Okay. Puścić sobie. Teraz myślę, że fajnie, gdyby to był znicz, który tak wylatał po Hogwarcie zamiast takiej tej... motylka? Chyba tak. Ej, ale to naprawdę byłaby fajna opcja. No, tylko pytanie, czy wiesz, zaraz byś jakiś tłuczek i kafel nie znalazł. W DLC na przykład. Zmieniasz skórkę tej właśnie poświaty latającej na kafla. To jest irytujące, że on nie idzie cały czas. Jak czaruje Revelio. No właśnie, dlaczego ta postać się zatrzymuje przy czarowaniu Revelio? Ale już blisko jesteśmy, na szczęście. Pytanie, możemy iść, to już tak, wiem. Tu już sprawdzaliśmy, było zamknięte. O, tutaj sobie czeka, proszę bardzo. No, czekaj, czy coś jest? Nie, czy nic nie ma. Piękny jesienny klimat jest. Adelaide Oaks. U nas trochę letni za oknem, w zasadzie. Plus 30 stopni. Tak, jestem Adelaide Oaks. O, dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumors that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? O, zdecydowanie powinnaś. Jest się czym martwić. I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. W tym ubranku wyglądamy jak jakiś hero, który przyszło do szkoły na piąty rok, nagle wiesz, ratuje cały świat. No widać, że jesteśmy głównym bohaterem. Could you try to find out for me? Main charakter wjechał. From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Powiedzmy, że słuchaliśmy. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks goblin. Jezus, przecież tam nimi handluje. Miałam takie, Jezus, to przecież wiadomo, że będzie źle. Nie, handlował metalami, nie goblinami. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides Sickly? That, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. To chodziło generalnie o książki i tak dalej, o szaty. Wątpię, że oni pobierali na przykład co miesiąc opłatę jakąś. Nie mam pojęcia. Na pewno jest blisko swoim wujom, to dużo mówić. No, skoro się zaniepokoiła, by jej Sowy nie wysłał z podróży. Chyba, że dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, żebyśmy robili zawsze wszystkie odpowiedzi. To wtedy zaczniemy jak coś. No, jeżeli nie, no to będziemy tylko te co ciekawsze wybierali. No dobra, znajdź obóz Rolanda. Gdzie jesteś? Dobra, sprawdźmy jak to wygląda, gdzie jest ten obóz. Czy to coś dłuższego? Wydaje mi się, że tylko przyjść, załatwić gobliny i wujek wolny. Też tak, o nie, nie tu. Nie to nacisnęłam. Tutaj proszę. Nie, chyba nie będzie Hogsmeade. Tylko chyba nie wiążą. Mapa świata. Uuu, daleko. Ale mamy tam blisko teleport, zobacz. Możemy to chyba na... zrobić jeszcze w tym odcinku. Mhm. Dobra, to tu chyba będzie najbliżej. No dobra. Przy grobowcu Jagdawa.
Dobra, dawaj, namiotłe wskakujemy. O, ale czekaj, najpierw sobie to pozbieram. Jakie złowrogie dźwięki tutaj. Czy coś tu jest? Co jest coś takiego? Ale to była ta misja, którą robiliśmy już, to dlatego to jest. Never mind. Tutaj była ta misja, co uczeń stracił głowę. Czy ja sobie to mogę... I możesz lecieć w drugim kierunku. No tak właśnie. Tutaj jest, rozumiem, trasa z podziwianiem widoków. Ej, to naprawdę wygląda jak to jezioro, przy którym Syriusz był ratowany przez Harry'ego. Po tym, gdy pierwszy Harry nie dał rady. I czekał na swego ojca, jak się pojawi. No ale... Wiemy, że się nie pojawił. Ale to ładnie jest. No, trochę. No, tu lepiej, moim zdaniem. Dobra. Ej, do złej... Nie mamy wybranej tej misji, halo? No właśnie, też tak o tym pomyślałam, że... Okej. Coś tu jest chyba nie halo. Coś tu jest nie halo, coś się odznaczyło. Tak, to jest ta. No właśnie, mówię, że coś jest... Tak, w drugą stronę. No ja odruchowo poleciałem, znaczy... Ale... Nawigowałem cię do żółtej misji. No chyba do żółtej. No nie do żółtej. Halo, w drugą stronę, Justynko. Where? O, po lewej stronie, tam. No to właśnie to, że tu poboczne misje są takie, wiesz, wyszarzone. Dobra, ale zaparkuj gdzieś wcześniej, bo tam zapowiada się walka. Zaparkuj. No, żebyś nie wylądowała w środku obozu. Jak ostatnio, prawda? Może nie być zbyt wygodnie walczyć tutaj z nimi. Okej, tam jest tutaj. No dobra, ale gdzie bym cię tu mogła... Po drugiej stronie jest ścieżka. Podrzucić. Zobacz, to... Czuję się do jak ich... rodzic dzieciaka, który podrzuca pod szkołę. Dobra, tu cię podrzucę. Co by nie... Ej, co ty. Nie, co? Oni tutaj porozbijani musisz są. Musisz sobie na pewno powybierać wszelkie te... Dobra, to tak. Weźmy sobie coś do walki. Cyku pyku. Cyku pyku. Może tutaj czegoś takiego użyjemy i weźmiemy to. Zobaczymy, jak się potoczy walka. Tu weź sobie to. Wezmę sobie. A możesz na ten? Na czujkę? W sensie na czujkę, no na niewidocznym. A, no mogę spróbować, jasne. Możesz kapusty puścić. A nie wiem, czy mamy zrobione... Mamy. A, mamy jedną, jasne. Musisz... To przeskaram się tutaj teraz trochę. Teraz musisz puścić kapustę. Niech lecą. Bijcie ich kap... O, pas, za płotu będę obserwował. Ty, na hita je zdejmują. Co za mięczaki, patrz, jak dostają. I dzisiaj dlatego musicie jeść warzywa. Ale ma czerwone oczy. Sałatę lodową. Mogę go... Już trzepiesz go? O! No co ty robisz? Chciałem go petrifikusem. Musisz sobie zmienić jedno. Co? Nie ma już nie ma więcej? Nie ma już więcej. Jest. A, jest tutaj. Proszę bardzo. I o ziemię. A, taki bambik, nie? No, dobra, zbierzmy tutaj rzeczy, co mamy. Uuu, kolekcja zaktualizowana, no. Wydaje mi się, że tym będzie trzeba rzucić w to. Tak to wygląda. A nie reparo, albo jakaś bombarda? Nie, nie. Bombardy nie mam jeszcze odblokowanej. Chyba byśmy mogli. I co, i teraz tutaj? Tak, i teraz to rozwalimy, patrz. Nice. Ej, nie zadziałało. Ale konflingo zwykłe. No to ja tu się tak nastarałem. Tam na dole widzę, że są gobliny. O matko, zobacz, ta która zaczęła latać. Nie, nie zwróciłem uwagi, ale... Zobaczę to jeszcze przy montażu. Nic tu nie ma więcej, tylko zapiski jakieś. Banderan Luka, zgodziłaś się na spotkanie, ale czułem lekki niepokój. Zmienili swoje wymagania i wpadali w gniew, gdy o coś pytałem. Podsłuchałem część ich planu, gdy rozmawiali po Godlik-de-Gucku. Zlecił im na moich rzadkich metalach dla odwierców. Boję się jeszcze bardziej zdenerwować, bo są nieprzewidywalni, ale muszę dopiąć tę transakcję. Może wypracują jakiś kompromis, a może nie. Roland Oakes. No, może. Przekonamy się. O, mapa. Perhaps these landmarks will lead me to him. Chyba kojarzę tą misję. Tam już nie było? Nie, ale tutaj jest coś, wiesz? Coś tutaj jest. Mnie to zaintrygowało. Na pewno jest tu skrzynia jakaś. O, tylko to. Szkocki sweter. On dał nam mapę. I zaraz się jej przyjrzymy jeszcze raz. W którym to kierunku musimy się udać. Inwentarz, poproszę bardzo.
to będą tutaj? Tak. Nie, to jest dziennik, a potrzebujemy mapy. Czy to będzie morze? Tutaj jest mapa, tak. Się w innym miejscu zapisała. Otwórz. Rozumiem, że idziemy od kulki. Chyba tak, czyli w dół. Okej, na południe mamy iść. Kamienie, jakieś ruiny były czas. Gdzieś. Te ruiny gdzieś były, mi się tak... Dobra, skoczmy sobie na miotłę, zaraz zobaczymy, jak się tutaj lata teraz inaczej. Czyli tam, trochę w prawo musisz? Okay. Tutaj jest rzeka, no tak. Tam musisz. To jest na pewno na południe? Tak, bo jest S-ka na dole. Aha, tam na dole była, okej, okay, to nie widziałem tego. Tu masz S. Faktycznie, dobra. halo. Nie, w lewo troszeczkę. Poczekaj, chciałem tutaj obejrzeć. To jest ich obozowisko. Dobra. Polećmy w tę stronę najpierw. To są te ruiny. A to chyba nie te. Wiesz co, wydaje mi się, Lecz na południe, jak coś. No tak, tak, ale cały czas przy rzece się trzymam, bo on był przy rzece. To chyba nie w tę stronę. Wydaje mi się, że coś tutaj źle odczytujemy i to na północ powinniśmy polecieć. Jak pamiętam tą misję. Dobra. Dawaj. Leć, Harry. Dobra, to chyba tutaj będzie, wiecie? No tak, jest na południu, no mówiłam, że na południu. Tak mi się wydaje, no to właśnie miałeś rację, że to na południu. I są tutaj gobliny. Znaczy ty miałeś rację, ja ci tylko powiedziałam. Okej, okay, to co? Przeskradajmy się do nich. Tak. Ku słownicy. Mamy jeszcze około kapusty. Ej, i zobacz, są ruiny, właśnie. Nie mamy kapust. A coś innego masz chyba? Co my mamy? No, tentakule mógłbym rzucić na nim. Okej, ale czy... No, no, tak średnio działa. Nie, dobrze. Nie, no dobra, coś tam bije. Okej. Okay. A, zauważyli mnie. Confringo na siebie. Zapraszam kolegę do tańca. I... Musisz sobie zmienić jedną tą. No, zaraz to zrobię. Okej, okay, teraz jakieś czerwone zaklęcie by mi się przydało. Ej, nie mamy tych, no, leczenia. Troszkę tak poleciałeś. Okej. Okay. O kurde, nie opłacało się. Nie na niego chciałem, myślałem, że jakiś świeży się tutaj zaklika. Może... Nice. To chyba wszyscy. Dobra, to daję tutaj tobie. Czy to miejsce? Wydaje mi się, ale zaraz się przekonamy. Chyba, że to jakieś kolejne notatki będą. A może to nie to miejsce? No, przejdź ty. Co to jest? Chyba kryształy. Musisz mnie strzelić. Kryształy. To chyba jeszcze nie to miejsce było. To... Tutaj coś tylko jeszcze jest. No idź, idź. No nie ma tu nic, wiesz? No to chyba nie to miejsce jednak. No ale myślę, że w następnym odcinku tutaj zaczniemy od szukania tego miejsca. Rozejrzymy się, co i jak. One są za drzewem. Więc w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Jeżeli podoba się odcinek, możecie stawić łapkę w górę, subika, żeby być na bieżąco. Wpadajcie też do Justyny na Instagrama, link macie w opisie. Tak, zapraszam was. I widzimy się w następnych odcinkach. Na razie, cześć. Hejka.